Melekotoluk to język polski, tak bym sobie pomyślała. Związana jesteś z językiem polskim, prawda? Mam na myśli teksty pisane po polsku. Nie wyobrażasz sobie inaczej. To znaczy, zdarzają się takie historie, zdarzyły się w twoim przypadku, ale czujesz się po polsku w piosence najbardziej. To dzięki Grechucie i tym wszystkim historiom, które kiedyś cię spotkały? Oglądałaś Opola i Sopoty? Tak, oczywiście. Oczywiście, że oglądałam festiwale opolskie. I pamiętam nawet, że jako taka właśnie taka mała dziewczynka, miałam wtedy 85, 97, czyli 12 lat, koncert po śmierci Osieckiej Zielonymi, który jest kultowy absolutnie. Ja zresztą bardzo lubię do niego wracać jako trochę czasu. Podczas nocnych sesji YouTube. No tak, ja wolę się wypowiadać w tym języku. Zobaczymy, co przyjdzie przyszłość, bo czasami właśnie padają pytania, czy ja bym może nie chciała nagrać płyty po angielsku. Zobaczymy, ja póki co nie mam takiej potrzeby, żeby pisać po angielsku. Nie jest dobrze z językiem polskim. Natomiast gdybyśmy kiedyś, tak ruszając wyobraźnią, tak, zakładając, że kiedyś chcielibyśmy wyjechać dalej w trasę koncertową, to wydaje mi się, że wolałabym jechać tam z materiałem anglojęzycznym, niż grać dla publiczności takiej polonijnej, sensu stricto. Więc gdybym ja nagle chciała wyjechać w taką trasę, to napisałabym po prostu płytę po angielsku. A myślisz, że gra się ciężko dla Polonii? Czy podyktowałoby? Znaczy ja nie mam nic przeciwko, jakbym to środowisku polonijnemu, absolutnie, to żeby nie została źle zrozumiana. Ale jeżeli już mam pojechać w tę trasę, która nie należy do łatwych, tak? Z tego, co mówią moi znajomi muzycy, nie tylko z Polski, to wolałabym tak naprawdę dać szansę danej muzyce na szerszy odbiór. I wtedy tak naprawdę już grałabym tak naprawdę zero-jedynkowo. Zobaczymy, co pokaże przyszłość. Masz wpływ na te obrazki piękne, które obrazują obrazki, jak to obrazki twoje piosenki. Teledyski są przepiękne, związane z nową płytą. Naprawdę, zastanawiam się, czy to sama Jeleniusz. No na pewno nie, ale jak duży wpływ masz na te elementy scenograficzne chociażby, które tam się pojawiają? Jeśli chodzi o scenograficzne elementy, to będzie ci chodzi o fastrygi, tak? Do których tak naprawdę, które zbudowała Małgosia Makowska, współtwórczyni tego teledysku. Szczerze mówiąc, jest to dla mnie trochę czarna magia, tak? Jak stworzyć obraz? To jest taka druga płyta, to jest takie robienie płyty, czyli jest to dość złożony proces. Jak stworzyć obraz, który jeszcze tak naprawdę ma korespondować, a przede wszystkim ma korespondować z muzyką i dawać jej nowe życie w jakiś sposób? Z tekstem. I z tekstem. No to jest bardzo, bardzo dla mnie trudna działka, na której się szczerze mówiąc nie znam, bo odkrywam. Im dalej w las, tak naprawdę, tym więcej, wiadomo, gałęzi. Jest tak, że już teraz na ten moment wiem, po 2 latach na przykład takiego myślenia o teledyskach i widzenia, jak to się odbywa wszystko. Musi być dobry operator, musi być dobry reżyser, albo najlepiej reżop tak zwany. Ktoś, kto, jeżeli to są 2 osoby, ktoś, kto zna się bardzo dobrze, żeby operator nie robił swojego, a reżyser swojego, żeby to wszystko korespondowało, jakoś było zsynchronizowane. Bardzo musi wiele zajść czynników, tak jak w przypadku powstania jakiegokolwiek dzieła, mówiąc tak w dużym skrócie, żeby to po prostu miało jakąś wartość. Szczerze mówiąc, chyba trzeba być też poza dobrą organizacją na planie i dobrym pomysłem, który jest najważniejszy, to trzeba mieć trochę też szczęścia takiego jakiegoś z zewnątrz, żeby powstało coś fajnego. Ja obserwuję tak naprawdę teledyski, które powstają w Polsce, szukam dobrych. Na przykład ostatnio mi się spodobał teledysk Olivera Heima, który zrobili Polacy. Już nie pamiętam kto, ale bardzo mi się to spodobało, bo to było jakieś takie tchnienie świeżości. Ale tych teledysków dobrych nie ma zbyt wielu. Ja też uważam, że nie wszystkie te moje teledyski mi się podobają. I ciągle liczę na to, że w końcu znajdę tego właściwego operatora. Nie wiem, może Edelmana, nie wiem. Kogoś, kto po prostu jakoś tak poczuje to wszystko i powstanie coś sensownego, bo to ja jestem akurat osobą kompletnie niekompetentną, tak, do prowadzenia takiego materiału, takiego wizualnego.